Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na ulubieńców, gdyż skończył się właśnie miesiąc. Tak naprawdę kilka dni temu przygotowałam dla Was kilka tutaj produktów. Nie będzie tego za dużo, ale będą to rzeczy raczej nowe, których nie pokazywałam. Pierwszą rzeczą będzie płyn micelarny do demakijażu i tonizacji twarzy i oczu z BB Beauty. To jest z Biedronki. On kosztuje niecałe 4,50. Jest bardzo fajny. To nie jest może Bioderma, ale sprawuje się bardzo fajnie, bardzo dobrze. Niestety takie jedyne zastrzeżenie, że czuję po prostu, że go muszę i tak później zmyć ze swojej twarzy, gdyż zostawia taką delikatną powłokę na sobie. Ale jako do samego zmywania jest bardzo fajny, niekoniecznie już do tonizowania. Kolejną rzeczą będzie Eve Austin Factor 50+. To jest krem ochronny dla skóry wrażliwej i alergicznej. Hypoalergiczny, jest wodoodporny, to jest bardzo wysoka ochrona, on jest całkiem fajny. Ja go nakładam dosyć sporą ilość, więc muszę i tak poczekać chwilę, aż się wchłonie. Ale nie bieli skóry. Chwilowo jest dosyć tłusty, dlatego muszę odczekać, aż wchłonie się już całkowicie. Gałęzie z tyłu latają, jesteśmy w ogródku, niestety nic na to nie poradzę. Ale myślę, że to jest krem, który na lato mogę go spokojnie polecić. Następnie będzie Stippling Brush Real Techniques. To jest pierwszy pędzel tego typu i uważam, że jest naprawdę bardzo fajny. Można sobie budować warstwę bardzo cienką od grubszej i nie będzie tego tak widać bardzo na twarzy. I do tego jestem w 100% przekonana, że dzięki temu pędzlowi podkład trzyma się po prostu dłużej. Więc no, myślę, że fajny wydatek. Tutaj zapomniałam zakrętki, ale to będzie z Number 7 Instant Radiance Foundation i to jest z faktorem 15 i również jest hypoalergiczny, to jest do wszystkich rodzajów skóry, niby rozświetlający, generalnie to jest dla takiej skóry bardzo zmęczonej, rozświetla, bardzo fajny. Chyba go nie pokazywałam w ulubieńcach, ale pokazywałam go już, nie wiem, z okazji jakiegoś filmu na pewno go pokazywałam. I to jest 30 ml, niestety on nie jest dostępny w Polsce, jest dostępny jedynie w drogeriach Boots w Anglii i kosztuje około 12 funtów, chyba coś takiego. Kolejne dwie rzeczy, trzy rzeczy, również będą z Anglii, ale dostępne również w Polsce, jeżeli poszukacie. To jest rozświetlacz firmy Technic. Jest 12 ml, podaje super powłokę, według mnie to naprawdę nie jest brokat, więc do rozświetlania, ja mam ostatnio troszkę problemy z cerą, tego może teraz nie widać, ale nie rozświetlam, ponieważ byłoby widać moje niedoskonałości, ale naprawdę bardzo mi się spodobał, możemy go dodać sobie również jak do podkładu, żeby rozświetlić całą skórę lub miejscowo na policzkach tutaj, na skroniach, na nosku nawet, na łuku kubidyma lub na czole. Można również sobie budować świetlistość naszej skóry. Kolejną rzeczą jest Dayreal z Benefita. To jest miniaturka tuszu do rzęs, który dostałam w Glamoursie. Dostałam, kupiłam. On ma taką szczoteczkę zaokrągloną na końcu, również z tymi igiełkami. Bardzo dobrze rozczesuje, pogrubia, wydłuża. Naprawdę bardzo fajny, niestety dosyć drogi, bo on kosztuje w normalnej cenie też na pewno powyżej 10 funtów, może nawet 15, ale naprawdę fajny. Ciężko go trochę zmyć z oczu, ale warto. Następnie bronzer z MUA, to jest Makeup Academy, za funta, więc naprawdę niedużo. Nie widzę tutaj zbytnio pomarańczowych tonów, nie ma żadnych drobinek. Jedyne co, to opakowanie jest dosyć kiepskie, bo ja go używam już nie jakoś bardzo długo, z miesiąc, półtorej, no z miesiąc nawet chyba i już mi się nie zamyka. 5,7 g, więc dosyć sporo, 12 miesięcy, z tym, że też ma parafinę, ale to większość takich rzeczy no, tak naprawdę ma. Ale bardzo fajny, bardzo fajnie można sobie go rozetrzeć na twarzy. I ostatnie dwie rzeczy, to będzie moja druga baza, trzecia baza pod cienie, to jest Paese i to jest najlepsza jak na razie, którą miałam. Jest bardzo kremowa jak na razie, ponieważ miałam wcześniej z Dax Cosmetics i ona na początku również była kremowa, a później zaczęła się bardzo ważyć, robiła się twarda
więc tamtej nie polecam. A tutaj mamy 5 ml, niestety nie wiem w jakiej scenie, bo dostałyśmy na spotkaniu vlogerek w Warszawie, chyba wszystkie dostałyśmy tą bazę. I naprawdę cię nie trzymają się cały czas. Robiłam siostrze ślubny makijaż i przetrwał, nie wiem, ale no powiedzmy, że robiłam o godzinie 10, a do godziny 5 nad, o 10 rano, a przetrwał do godziny 5 nad ranem, więc 19 godzin to jest naprawdę fajnie, a makijaż dobrze wyglądał. I ostatnią rzeczą będzie mój zapach, zapowiadający chyba lato, bo jest bardzo letni, świeży, ale ma taką, no nie pieprzową, ale taką bardziej orientalną nutę i to jest bardzo fajny zapach Dolce Gabbana Light Blue. Jest idealny, ja go dostałam na urodziny przyszłe od mojej mamy. Jest wspaniały, niestety jest dosyć drogi, ale nie zużyjemy tego w miesiąc na pewno. Więc to są wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że sceneria również, ponieważ jest troszkę inna. Właśnie dużo osób, które mnie śledzi na Instagramie, pyta się, czy ja wróciłam do Polski. Tak, wróciłam do Polski, ale nie na stałe. Przyjechałam tutaj na wakacje, mam parę rzeczy do skończenia, więc przyjechałam ogarnąć tutaj troszkę. A więc to tak tylko wtrąciłam, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!